Rodzina zmarłego Pawła Królikowskiego postanowiła wyjść z prośbą do wszystkich Polaków. Niesamowicie wzruszające, chodzi o pożegnanie aktora, które zaplanowano na najbliższy czwartek. Rodzina zmarłego aktora aktualnie zajmuje się przygotowaniami do jego pogrzebu. W związku z ostatnim pożegnaniem żona, synowie, córki oraz rodzice postanowili wystosować ważną prośbę. Ogromnie wzruszające. Rodzina udzieliła nie tylko informacji na temat daty, godziny i miejsca pogrzebu. Wszyscy fani znanego aktora czekali na podanie szczegółów dotyczących pogrzebu. Wiele osób chciałoby godnie go pożegnać, cieszył się ogromną sympatią, dlatego władze cmentarza przewidują ogromne tłumy podczas ostatniej drogi Pawła Królikowskiego. Wiadomo, że aktor spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie, wcześniej odbędzie się msza święta w kościele na Krakowskim Przedmieściu. Do mediów przedostały się też potwierdzone informacje, że pogrzeb będzie mieć charakter państwowy. „27 lutego 2020 roku odszedł nasz ukochany mąż, tata, syn, brat i dziadek, Paweł Królikowski. Pożegnamy go 5 marca 2020 roku na Powązkach Wojskowych. Msza święta odbędzie się o godzinie 11. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 52/54. Pogrążona w smutku rodzina, brzmi treść nekrologu. Znalazła się też tam prośba do wszystkich chcących uczestniczyć w uroczystości. Rodzina nie życzy sobie tylko jednej rzeczy, zamiast kwiatów prosimy o wpłatę na leczenie Kamila. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba, czytamy w dalszej części nekrologu, który na swoim profilu udostępnił syn Pawła Królikowskiego, Antoni. Dzisiaj grzeje, 1. Najgorsza z wiadomości obiegła media, choroba okazała się silniejsza. Niestety, nie żyje. 2. Nowe informacje o pogrzebie Pawła Królikowskiego. Aktor zostanie uhonorowany jak najważniejsza osoba w kraju. Kamil, na którego leczenie będą zbierane pieniądze, od 12 lat zmaga się z nowotworami. Stara się pokonać glejaka. Kiedy miał 20 lat, lekarze przekazali mu następne złe wiadomości. Liczne polipy w jelicie grubym, nowotwór zalicza się do złośliwych. Przeszedł liczne operacje, radioterapię i chemioterapię. Teraz mężczyzna zbiera środki na immunoterapię, która może spowolnić rozrost guza. NFZ nie refunduje terapii, których potrzebuje Kamil. Cegiełkę do jego leczenia można dołożyć tutaj. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.